Dzień dobry, Marta Kosiorek i TV Łowicz. Dzisiaj 22 czerwca, ale my nadal żyjemy wspomnieniami dnia wczorajszego. A co było wczoraj? Niedziela. A w związku z niedzielą Księżackie Jadło, festiwal żywności. Dzień, w którym mogliśmy delektować się smakami potraw regionalnych. Nie zabrakło wobec tego pokazów kulinarnych, rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą potrawę regionalną. Władze miasta zadbały również o atrakcje muzyczne. Jako pierwszy zaprezentował się na łowickiej scenie zespół Top One. O dobry humor dla mieszkańców zadbał znany wszystkim kabaret Neonówka. Kolejną z atrakcji podczas księżackiego jadła był występ młodego wokalisty Rafała Brzozowskiego. Gwiazdą wieczoru był nie kto inny jak Ryszard Rynkowski. Ogłaszam uroczyste rozpoczęcie księżackiego jadła 2015 roku. Brawo! Hello! Życie jak czarno-biały film, klatka za klatką zmienia się. Każdy z nas gra swą rolę w nim, czasami łatwo zgubić się. Na mnie czas, nie szukaj mnie, zacieram swój ostatni ślad. Dosyć kłamstw, już teraz wiem, że to co było. I kto z nas bywa z nami? Mówię ci hello, a potem goodbye. Na wszystko jest czas, na deszcz i na słońce. A teraz już mówię ci hello, a potem goodbye. Co zmienia się w nas, więc skończ już tę wojnę. No jest to ważne, ręce w górę. To płacz, nie mogę nic ci więcej dać. Nie mogę nic ci więcej dać. Nie mam, nie będzie inny ktoś, kogo na więcej będzie stać. Kogo na więcej będzie stać. Na mnie czas, nie szukaj mnie, zacieram swój ostatni ślad. Ostatni ślad. Dosyć kłamstw, już teraz wiem, że to co było. Śpiewamy razem. Mówię ci hello, a potem goodbye. Na wszystko jest czas, na deszcz i na słońce. Mówię ci hello, a potem goodbye. Coś zmienia się w nas, więc skończ już tę wojnę. Moi drodzy, zróbmy duży wiatr. Hello! Witamy was jeszcze raz serdecznie. Hej dziewczyno, spójrz na misia. On przypomni, przypomni chłopca zim. Nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Lecz dziewczyna jest już z innym, a ja kocham i będę kochał. I raz, dwa, i raz, dwa, trzy. Hej dziewczyno, spójrz na misia.
przypomnij chłopca ci nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Moi drodzy, spróbujemy pośpiewać. Jej, 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 jej. Dobra, chłopaki, powiedzcie, jak łowicka scena? Jak się tutaj czuliście, jak się bawiliście? Super, naprawdę super. To nie jest ściema, tylko że byłoby ciemniej, to byłoby fajniej po prostu. Ale na pewno. Czuć było, że jest moc. Tak, tak? Publiczność no. Bardzo sympatyczna, pomimo tej pory. Bardzo serdecznie pozdrawiamy publiczność łowicką. Polecamy się na przyszłość. Amen. Świetnie, powiedzcie dla fanów, jakie plany na przyszłość, jak koncertujecie, co byście chcieli im powiedzieć? Nagrywamy w tej chwili płytę cały czas, prawie jest na ukończeniu, ale dwa teledyski mamy zamiar nakręcić niebawem. No. Także wszystko jest bardzo zaawansowane, 99 prawie procent i tylko ten 1% malutki brakuje, tylko takie pl, żeby się wszystko spełniło. Tak, a zapraszamy na koncerty, mamy tego sporo w tym sezonie, więc... Gorąco zapraszamy wszystkich. Zdradzicie nam tytuły nowych utworów? Nie. Nie. Nie, bo nie pamiętam nawet. Nie pamiętasz? No ja przypomnę jeden. Kochaj mnie na przykład. O, właśnie. Albo. Właśnie. Mhm. Dziś uciekam. Dziś uciekam coraz prędzej, właśnie. Tak, to taka będzie piosenka. Mhm. Takie ciekawe, no. Chłopaki, co będzie hitem? Co z tych utworów będzie hitem? A tego jeszcze nie wiemy. To oceni tylko publiczność. Właśnie. Nie nam to oceniać, niestety. Chcielibyśmy, żeby każdy, ale zobaczymy, no. W każdym razie obiecujemy, że piosenki są bardzo melodyjne. Od razu już teraz zapraszamy do słuchania. Nie, tam w koledze to już nie, bo marynara droga, nie? Witamy tutaj na ziemi łowickiej, na naszym wydarzeniu, jakie jest jadło łowickie. Powiedz, jak tutaj nasi mieszkańcy przyjęli was? Jeszcze nie wiem, bo dopiero co przyjechaliśmy, jedzenia jeszcze nie dostaliśmy, ale czekamy. Jesteśmy pełni nadziei, że w końcu coś dostaniemy, bo już od wczoraj czekamy na to wydarzenie, żeby w końcu coś zjeść, a tutaj cały czas nic. Ja się pytam, gdzie jest ta polska gościnność? Ale pozdrawiam wszystkich łowiczan. Ja oczywiście żartowałem. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Rzeczywiście, jedzenie macie wyborne. Co przygotowaliście wyjątkowego na dzisiejsze popołudnie? No dzisiaj zagramy zapewne same hity, jeden śmieszny sketch, ale uwaga z zespołem naszym Żarówki, więc myślę, że będzie energetycznie, wesoło. Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Wzajemnie, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dla ITV Łowicz jest z nami Rafał Brzozowski, wokalista. Witaj. Witam, dzień dobry. Powiedz mi, jak się czujesz tutaj przed swoim występem? Oczywiście, cóż mogę powiedzieć, piękna pogoda, słońce świeci.
Publiczność dopisała, więc gratuluję Wam pogody i tego, że strzeliliście się w świetny czas. Aczkolwiek zawsze dla mnie takie spotkania z publicznością są bardzo emocjonujące. Już nie mogę doczekać tego momentu, kiedy wyjdę na scenę. No i będzie świetna zabawa na pewno, bo aura sprzyja, więc super. Czy zaplanowałeś jakieś specjalne atrakcje dla swoich fanów w Łowiczu? Tak, będę robił dwa szpagaty, chłopaki się rozbierają. Jest naprawdę mnóstwo atrakcji. Okej, to ja się ustawiam pierwsze pod sceną. Okej. Dobra, to teraz zapytam Ciebie. Księżackie jadło. Święto, w którym świętujemy tutaj nasze... delektujemy się naszymi łowickimi potrawami regionalnymi. Czy kosztowałeś już może coś? Miałeś okazję? Tak, miałem okazję i zresztą w ogóle Łowicz mi się kojarzy z takim pysznym smakiem, jedzeniem. Dlatego, że kiedyś jedno z dużych rozgłośni radiowych robiło taką trasę, kiedy jechałem samochodem tutaj po okolicy i kończyliśmy na rynku w Łowiczu. I wtedy były występy łowickich zespołów, te tańce słynne łowickie i były te potrawy, kosztowaliśmy ich. Naprawdę bardzo sympatycznie to wspominam, bardzo miło mi to utkwiło gdzieś tam w pamięci. W związku z tym myślę, że nawiążemy dzisiaj do tej tradycji łowickiej dobrej. To znaczy, że w Łowiczu nie jesteś pierwszy raz? Nie, właśnie już jestem któryś raz i cieszę się, że możemy tutaj teraz już z całym zespołem wystąpić i zagrać na rynku, a to właśnie przed kamerą przyszedł mój gitarzysta, bo się spieszy. Dobrze, czy mógłbyś jeszcze powiedzieć parę słów dla swoich fanów w Łowiczu? Kochani, bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, czy już zapraszam na koncert, ale wszystkim tym, którzy będą bądź byli, to pozdrawiam gorąco, serdecznie dziękuję za obecność i telewizów w całym regionie. No i dzięki za wsparcie, do zobaczenia gdzieś tam na trasie. Słyszysz ty coś, jak pukanie do twoich drzwi. Chcę głos podpowiada, musisz teraz gdzieś biec. Kiedy jesteście razem, często kończysz spotkanie, by zniknąć jakby się miało. Ze mną wspólnego nic. Światem nie ma po co niczym, prawie staje czas szurem auta, ciągną po ulicy, to mi się spieszy, mało go masz. Biegnij, uciekaj jeśli chcesz, szukaj, gdy jest ci źle. Biegnij, czy wiesz już dokąd jest, czemu myślisz, że lepiej gdzieś jest. Białe brzegi, która pierwsza do stóp twoich biegłych ciał. Jest tak jak one, dotykasz siebie. Chyba nie było sił, która zabiłaby to pragnienie. Była się obce ziemię, niebezpieczna. Kto cię raz spróbował, nie mógł przestać. Ja wiem, że ten twój dzień miał drugie dno. Nie wnikałem, klikałem, lubię to. Powietrze paliło się od twoich ust, a wielkie deszcze gościły się z tych drobnych chmur. Po kamieniu ciepło tych wspólnych dni. Zmieniłaś piekło, to dziś niestety. Nie widzisz mnie, czy może coś ukryć chcesz? Pomoże cię? Odwracasz się, gdy pytam cię, jest ci źle?
ze mną gwiazda dzisiejszego wieczoru, pan Ryszard Rynkowski. Panie Ryszardzie, na początku wiem, że jest pan przed swoim koncertem, jeszcze nie wyszedł pan na scenę, dlatego zadam takie, myślę, że miłe pytanie. Jak samopoczucie? Samopoczucie dobre, no. Nie czuję się gwiazdą, tylko czuję się jednym z wykonawców. Rafał jeszcze wybrzmiewa, Brzozowski. Znamy się, bardzo go szanuję. Człowiek z młodego pokolenia, który bardzo, bardzo pięknie się rozwija na estradzie. No ja cóż, ja czekam cierpliwie. Zespół mu się zaraz zacznie instalować, no i pójdę w bój z publicznością łowicką. A czy miał pan może już okazję kiedyś zwiedzić Łowicz, zobaczyć okolice, może dzisiaj skosztować jakiegoś dania regionalnego? No dzisiaj będzie pewnie problem z tym, natomiast żyję tak długo i pracuję tak długo, że w Łowiczu byłem już wiele, wiele razy. Oczywiście w przeszłości. A czym dzisiaj zaskoczy pan swoich fanów? No niestety niczym, dlatego że przy tego typu koncertach plenerowych organizowanych przez miasta w zasadzie każdy z wykonawców wytacza swoje największe armaty, w związku z tym usłyszy publiczność te piosenki, które już zdobyły swoją popularność i które wiem, że są lubiane, więc takie największe przeboje, tak jak inżynier Mamoń mawiał, te, które już publiczność zna, bo takie lubi. To jeszcze na koniec poproszę pana, czy mógłby pan powiedzieć kilka słów dla swoich fanów łowickich? Oczywiście, wszyscy kochani w całej Polsce, a szczególnie tutaj w Łowiczu, ponieważ dzisiaj tutaj jestem. Serdecznie wam dziękuję za to, że przez tyle lat jesteście ze mną i że chcecie być ze mną jeszcze przez następny czas. Serdecznie was pozdrawiam i bardzo wam dziękuję za to. Chciałbym podziękować Państwu za uwagę i od razu zaprosić na kolejny program za tydzień o godzinie 18. Naszym gościem będzie Kacper Wysocki, młody wokalista, artysta,
porozmawiamy o jego działalności artystycznej, jak i również zrelacjonujemy krótki koncert. Dziękuję bardzo.